Mało nas troszeczkę, ale może powoli zaczniemy. Czy ktoś z Państwa cokolwiek wie na temat stanu wojennego w Polsce 1981 rok? Ola, ty słyszałaś coś na ten temat? A Jeszcze. to. Nie słyszałam. To pro dyrektorio. Tak? To była taka dyktatura, ma pan coś Dyktator. tam rację. Przypomnijmy sobie takie pewne fakty. My mówiliśmy o rozbiorach Polski, prawda? O tym, że kraj po prostu na wiele lat tak jakby zginął z mapy świata, prawda? Było najpierw Księstwo Warszawskie, potem Królestwo Polskie dzięki Napoleonowi. I tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej w 1918 roku, przepraszam, po I wojnie światowej, Polska zaczęła tak jakby od nowa istnieć. Kiedy uzyskała niepodległość, w Polsce zmieniły się rządy, bo pamiętacie, że kiedy były rozbiory, to był Sejm i jeszcze królowie, prawda? To tak jak w wielu podobnie krajach europejskich. Ale to już po I wojnie światowej ustanowiono w Polsce urząd prezydenta państwa. Dlaczego nie od 1918 roku? Dlatego, że trochę długo trwało przywrócenie takiego normalnego funkcjonowania Polski jako kraju i dopiero Sejm Ustawodawczy w 21 roku zajął się nową konstytucją, ponieważ nadal byliśmy troszeczkę pod wpływami różnych krajów i nie mogliśmy oprzeć się na tej konstytucji 3 maja. Poza tym ona była taka nawiązująca do szlachty, a jednak te grupy, warstwy społeczne u władzy zaczęły się zmieniać. Słuchajcie, pierwszym prezydentem Polski był wybrany Gabriel Narutowicz. To było 11 grudnia 2022 roku. On był zaprzysiężony na to stanowisko, ale słuchajcie, urzędu nie sprawował długo. To chyba był najkrótszy w dziejach Polski prezydent, ponieważ tak naprawdę 6 dni, właściwie 5. Co się stało? Podczas zwiedzania wystawy warszawskiej w Zachęcie został on zamordowany przez człowieka, który nazywał się Eligiusz Niewiadomski. Zabójca był zwolennikiem innej partii, innego stronnictwa politycznego, narodowej demokracji, o takich skrajnie prawicowych programach i po prostu nie była przychylna tej partii kandydatura tego prezydenta. Słuchajcie, no i wyszło tam jakieś zamieszanie, on był jakimś fanatykiem tej partii. Z punktu widzenia historii opisuje się, że to nie był zbyt zrównoważony psychicznie człowiek. No i niestety zamordował Narutowicza. 20 grudnia 2022 roku został wybrany więc drugi prezydent i nazywał się on Stanisław Wojciechowski. Wiecie, że urząd prezydenta, te jego sprawowanie władzy, ta kadencja, która się to tak nazywa, trwa w każdym kraju inaczej. Pierwsi prezydenci mieli w Polsce kadencję aż 7-letnią. No i ten Wojciechowski, jako drugi prezydent, on rządził w Polsce pełne 7 lat. Potem został wybrany na kolejną kadencję, ale rządził tylko 4 lata, gdyż był przewrót majowy, trochę się zmieniło w polityce, trochę zamieszania było. Tam wtedy działał Piłsudski, o których tutaj my nie będziemy wspominać. W każdym razie następnym prezydentem był Ignacy Mościcki, znany dosyć chemik, naukowiec. On ukończył chemię na Politechnice w Rydze, czyli na dzisiejszej Łotwie. Cieszył się uznaniem na wielu europejskich uczelniach.
to on ustanowił, że siedzibą parlamentu, czyli prezydenta też, będzie Zamek Królewski w Warszawie. Po 7 latach, w 1933 roku, został też wybrany na drugą kadencję. Niestety zakończyła się ona wraz z wybuchem II wojny światowej w 1939. Nasz rząd ewakuował się z Warszawy, z Polski. Najpierw był na terenie Rumunii, potem trafił przez Genewę do Wielkiej Brytanii. Mościcki zmarł zaraz po wojnie w 1946 w Genewie. Ale słuchajcie, po II wojnie światowej zaczęły funkcjonować jakby dwa równoległe urzędy prezydenta. Dlaczego? Pamiętacie, że po II wojnie światowej zmieniły się tak jakby ustroje polityczne, prawda? Powstał Związek Radziecki, który składał się z dużej ilości republik różnych i autonomicznych, i tych związkowych, i z różnych okręgów. No i przeżył się na dużą skalę komunizm. Oczywiście Związek Radziecki miał też bardzo wielki wpływ na Polskę i w Polsce zaczął panować ustrój komunistyczny. Więc polityka naszego rządu, ta sprzed wojny, nie była na rękę władzom komunistycznym. My też nie byliśmy zadowoleni tak jakby z wpływów Związku Radzieckiego na nasz kraj. Tak więc na uchodźstwie, czyli poza granicami naszego kraju, funkcjonował tak jakby rząd polski, stary rząd, który co jak kadencja się kończyła, wybierał następnego prezydenta wśród polityków, którzy byli poza krajem, licząc na to, że dojdzie do jakichś incydentów, zmian w polityce w Polsce, w ustroju. I że ten rząd będzie mógł jako pełnoprawny kiedyś powrócić do Polski, słuchajcie. A no wiecie, że ci, co z was są troszeczkę starsi, to pamiętają, że uczono nas z historii o komunizmie, że tam liczyły się partie, prawda? W tych latach rządził Breżniew, Stalin to już praktycznie upadł, czyli Breżniew głównie w Związku Radzieckim. W Polsce też stworzono na czele kraju jakby takiego zarządcę, ale to był też pierwszy sekretarz partii. Rządziła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Ona miała niby w interesie reprezentować zwykłych ludzi, bo pamiętajmy, że jak nastał komunizm, to już nie było mowy o szlachcie, o ludziach z tytułami, że to są lepiej urodzeni ludzie, tylko to było państwo robotników, zwykłych ludzi. Ale czy tak było? Trudno nam powiedzieć. Myślę, że w tych czasach było w Polsce różnie. Rządy w latach 50. w Polsce, złe rządy, można tak powiedzieć, spowodowały, słuchajcie, że z tego, co mnie mówiono, co opowiadali moi dziadkowie, rodzice, to dużo na przykład wyprodukowanej żywności, różnych produktów jechało pociągami na wschód. Czyli tych rzeczy brakowało u nas w kraju. Wszystko było wywożone. I u nas ceny rosły, nie było jedzenia, czyli taki pierwszy poważny kryzys w państwie nastąpił właśnie w latach 50. W tym czasie na uchodźstwie był prezydent Raczkiewicz i on chciał wrócić do kraju i dokonać przewrotu. Niestety to się nie udało. To jeszcze były ostatnie lata rządów Józefa Stalina, kiedy Raczkiewicz zmarł i przekazał władzę Augustowi Zaleskiemu, o którym właściwie to u nas w kraju niewiele osób słyszało. To ten Zaleski pełnił urząd najdłużej, bo aż 25 lat. Nie było osób zainteresowanych, by ten rząd odbudowywać, i nie było też widać
kresu końca komunizmu. Nic się przez te wszystkie lata nie zmieniało. Wpływ Związku Radzieckiego był w Polsce bardzo duży i rządziła partia. Jeżeli ktoś nie należał do partii, był tak jakby wyeliminowany z życia codziennego. Jemu się powodziło bardzo źle, ponieważ po prostu zwracano mu uwagę. Nie należysz do partii, nie należy ci się przydział pracy lepszy, nie należy ci się pomoc mieszkaniowa, nic ci się nie należy. No, czyli ci komuniści byli cały czas u władzy. Słuchajcie, taki rząd na tym uchodźstwie funkcjonował aż no naprawdę długie lata, ponieważ cały czas, jakby tu powiedzieć, do stanu wojennego, do 81 roku, łudzono się, że rząd wróci. Potem władzę objął Ryszard Kaczorowski. Nie wiem, czy słyszeliście to nazwisko. Ten pan był ostatnim prezydentem na uchodźstwie i jako starszy człowiek zginął w katastrofie smoleńskiej razem z naszym prezydentem Kaczyńskim w 2010 roku. Stan wojenny, takie suche fakty, po prostu, jeżeli chciałabym powiedzieć, był wywołany właśnie biedą, niedostatkiem, głodem, dużą, dużą ilością pracy, jaką narzucano na pracowników, żeby pracowali i nie zajmowali się w zasadzie życiem prywatnym, nie mieli czasu walczyć o swoje. Zginęło w nim kilka osób, dlatego że użyto wojska przeciwko stłumieniu strajków, bo ludzie wyszli na ulicę. Do strajku, do stanu wojennego wrócimy za chwilę i pokażę Wam taką prezentację i omówimy to jeszcze bardziej szczegółowo. Ale chciałam Wam powiedzieć, że w tych latach powstała w Polsce tak jakby dopiero druga inna partia. To była Solidarność, o której pewno słyszeliście troszeczkę. Jej przewodniczącym był nasz pierwszy prezydent wolnościowy, jak to mówią, Lech Wałęsa. To była taka naprawdę partia zwykłych ludzi, którzy ciężko pracowali. Oni dokonali przewrotu. Po właśnie stanie wojennym zaczęło się coś dopiero zmieniać. I tak naprawdę pierwsze wolne wybory w Polsce, które były równe, powszechne, czyli wszyscy mogli głosować, były tajne, żeby nikt nie wiedział, na kogo się głosuje, prawda? Odbyły się aż 25 listopada 1990 roku. Wtedy dostaliśmy tak jakby prezydenta z prawdziwego zdarzenia. To znaczy, może on nie był człowiekiem wykształconym, bo był prostym, zwykłym elektrykiem, ale miał dużo pomocników, którzy mu pomagali reprezentować nasz kraj i to były pierwsze takie niepodległe wybory. Pamiętacie, w którym roku upadł Związek Radziecki? W 1989 roku. Czyli nasze pierwsze wolne wybory odbyły się rok później. To były takie trochę dziwne wybory, ponieważ mieliśmy na prezydenta sześciu kandydatów. Każdy, kto chciał kandydować, musiał zebrać przez jakąś grupę ludzi, przez partię, którą reprezentował, 100 tysięcy podpisów różnych ludzi, żeby się zarejestrować jako kandydat. Głównie wtedy rywalizował właśnie Lech Wałęsa, który zabłysnął nam tutaj, pojawił się na arenie politycznej po stanie wojennym. Tadeusz Mazowiecki, który był już wtedy starszym człowiekiem i działaczem politycznym. Był jeszcze Roman Bartoszcze ze Stronnictwa Ludowego,
pan z Konfederacji Niepodległości Moczulski i jeszcze Cimoszewicz. Oraz nagle pojawił się emigrant z Kanady, jakiś dawny Polak, który wyemigrował, Stanisław Tymiński. I on narobił dużo szumu, słuchajcie, bo pojawił się, przyjechał człowiek znikąd i nagle zaczął kandydować na prezydenta Polski. Ale tak. I miał nawet dużo zwolenników, muszę wam powiedzieć. To było bardzo dziwne, bo tak naprawdę zwykli ludzie, którzy, wiecie, wtedy, w tamtych czasach były tylko dwa kanały w telewizji i gazety. Ludzie nie mieli aż takiej świadomości społecznej. Więc oni nie wiedzieli, skąd się wziął, nie wiedzieli, co mają robić. I jedynym tak naprawdę znanym człowiekiem, poza tym działaczem politycznym mazowieckim, był tylko Wałęsa, o którym dużo słyszeli, że przechytrzył tak jakby nasz rząd wcześniejszy. Właśnie chodzi o stan wojenny. W każdym bądź razie w wyniku głosowania była jeszcze druga dogrywka i słuchajcie, brał w niej właśnie udział pan Wałęsa i Tymiński. On dostał mnóstwo głosów, chociaż był człowiekiem znikąd. No i tak naprawdę to po tym stanie wojennym mieliśmy na, jakby tu powiedzieć, rządzących osób. To w stanie wojennym i chwilę po nim był Wojciech Jaruzelski. On był jeszcze pierwszym sekretarzem tej partii robotniczej. Będę zaraz o nim mówić. Potem był Lech Wałęsa, który był przewodniczącym Solidarności. Potem mieliśmy Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego, który zginął pod Smoleńskiem. I po nim tak awaryjnie był wybrany na krótko Bronisław Komorowski. No i jest teraz nasz obecny prezydent Duda. Chciałabym jeszcze tylko wspomnieć, zanim będziemy mówić o stanie wojennym, że kadencja prezydenta polskiego trwa 5 lat. Jest on wybierany co 5 lat. Ponownie może zostać wybrany tylko jeszcze jeden raz, czyli dwie kadencje może rządzić. Prezydent rozpoczyna swoje urzędowanie od złożenia przed Zgromadzeniem Narodowym, przed Sejmem i przed innymi posłami specjalnej przysięgi. Zostaje zaprzysiężony właśnie jako prezydent. Siedzibą prezydenta jest Pałac Prezydencki przy ulicy Krakowskie, Przedmieście w Warszawie. A teraz udostępnię Wam prezentację i postaram się powiedzieć troszeczkę o stanie wojennym. Jak już wspomniałam tutaj na początku, kiedy zaczęliście się podłączać, kiedy zaczął się stan wojenny, ja miałam 11 lat. Czyli nie byłam już takim małym dzieckiem, trochę rozumiałam, może nie sytuację polityczną, ale widziałam, co się dookoła mnie dzieje. Mieszkaliśmy w małym mieście. Mój ojciec pracował na takim zakładzie mechanicznym, zwykłym, fabrycznym. Moja mama nie pracowała, była z gospodynią domową, a my z siostrą chodziłyśmy do szkoły. Z tym, że mieszkaliśmy na wsi, pod tym niedużym miastem, w którym teraz mieszkam, i nas dowoził autobus szkolny, słuchajcie. I nasi rodzice często jeździli do miasta po to, żeby zrobić zaopatrzenie też tym szkolnym autobusem. Dlaczego o tym wspominam? Zaraz za chwilę. W 80 roku, z tego co się mówi, bardzo źle się działo. Były wielkie podwyżki cen na produkty żywnościowe. Myślę, że można je porównać do tego, co się dzieje w tej chwili. W wielu zakładach pracy wybuchały strajki, ponieważ pensje pracowników nie były proporcjonalne do wydatków na utrzymanie rodziny. Czyli zobaczcie, no, tak jakby częściowo trochę sytuacja podobna do obecnej, tak? Były wielkie fale protestów. Rozpoczęły się już w 80 roku, kiedy zastrajkowała Stocznia Gdańska. Słuchajcie, Stocznia Gdańska. Stocznia to jest miejsce, w których
produkuje się, buduje się statki. Stocznia Gdańska była wtedy jedną z największych w Europie. Zatrudniała wielu pracowników. Z całej Polski zjeżdżali ludzie na wybrzeże do Gdańska, Gdyni, żeby znaleźć pracę, bo tam były najlepsze zarobki w tych latach w Polsce, tam dawano mieszkania, tam młodzi ludzie mogli zaczynać normalne życie. No i zobaczcie, to ta stocznia zaczęła strajkować. Oni stwierdzili, że u nich źle się żyje. Czy wy wiecie, co to są związki zawodowe? Czy ktoś wie, co to są związki zawodowe? Takie same były i tam czas, no, czasowej w Związku Radzieckim, Ukrainie i Rosji. Tak, to były takie organizacje, które broniły pracowników, tak, dawały im lepsze prawa. Jeżeli ktoś chciał ich zwolnić, to nie mógł na przykład dlatego, że protestowali, mówili prawdę, że domagali się poprawy jakiejś tam w pracy. Byli tak jakby pod ochroną troszeczkę członkowie tych związków. Właśnie wtedy uaktywniły się w Polsce związki zawodowe. I wyrzucono z nich taką panią, która pracowała w stoczni, nazywała się Anna Walentynowicz. Ona była jedną z większych działaczek i doprowadziła razem z Lechem Wałęsą do strajku. Tam się naprawdę źle działo. Wojska próbowały stłumić te strajki, słuchajcie. Ci ludzie w Gdańsku sformułowali 21 postulatów. Chcieli pomocy dla organizacji związków, poprawy ekonomicznych warunków pracowników, czyli podwyżki płac, wprowadzenia wolnych sobót. W tamtych latach pracowało się obowiązkowo 6 dni po 8-10 godzin. Podobno zaraz za stocznią w innych miastach powstawały kolejne komitety strajkowe, po tym ruszyła Stocznia Szczecińska i wiele innych zakładów. Przyłączyli się też górnicy na Śląsku. Podpisywano różne porozumienia i z górnikami, i ze stoczniowcami, ale tak naprawdę nie można było dojść do kompromisu i ustalić, na jakiej zasadzie ludzie mają od nowa pracować. Spójrzcie, to jest stare zdjęcie Lecha Wałęsy i pani Walentynowicz przed stocznią w Gdańsku. Czyli to byli, zwróćmy uwagę, że kiedyś nasza trochę była inna moda, inaczej się ludzie ubierali. To byli ludzie wtedy około 30 paru lat. Czyli pełni energii aktywiści. Wprowadzano wtedy i strajki głodowe. To pojawiły się po raz pierwszy w Polsce. I w 80 roku właśnie w stoczni powstał ten niezależny samorządowy związek zawodowy Solidarność. Na jego czele stanął Wałęsa. Ta organizacja bardzo szybko zdobywała zwolenników i przez rok zapisało się do niej 10 milionów Polaków. Związki zawodowe Solidarność pośredniczyły między pracownikami a pracodawcą, stały się tak jakby swoistym ruchem społecznym. Oni reprezentowali zwykłych ludzi, obywateli, stawiali ich interesy przed interesem państwa, ponieważ komunistyczny ustrój mówił, że najważniejsze jest dobro państwa, nie ludzi, nie jego obywateli. Solidarność jako pierwszy związek, jako pierwsza organizacja poza komunistyczną partią PZPR miała możliwość wydawania legalnej swojej gazety, legalnie się spotykali. Tu jest zdjęcie Tadeusza Mazowieckiego, jednego z działaczy polityków. On był przez jakiś czas w PZPR, ale był politykiem, który chciał
postawić dobro pracowników na pierwszym miejscu, zwykłych ludzi. Tak wyglądały sztandary, napisy Solidarność. Wszędzie malowano na wszystkich murach te nazwy. Tu u góry była taka flaga polska. Rządzący, czyli ci, którzy byli na najwyższych szczeblach partii PZPR, bali się utracić kontrolę nad krajem, nad narodem. Poprosili o pomoc Leonida Breżniewa, który też naciskał na nich, aby użyli wojska, a nawet chciał wtedy pomóc i dać wojska z różnych krajów. Wtedy funkcjonował tak zwany Układ Warszawski. Było z kilku krajów możliwość udostępnienia wojsk, czyli Berlin, Warszawa, Czechy, Rosja chyba wtedy i Bułgaria przede wszystkim. I Węgry jeszcze. Te kraje należały do Układu Warszawskiego i jeżeli w którymś z komunistycznych krajów źle się działo, jak uważała partia rządząca, mogli dać wojsko, które zaprowadzi porządek w kraju. Czyli zwróćcie uwagę, że to takie były rozruchy po prostu, przepychanki u władzy też. Kiedy pierwszym sekretarzem w 81 roku w październiku został Wojciech Jaruzelski, a jego najbliższym współpracownikiem generał Kiszczak, to są najważniejsze osoby po stronie tak jakby komunistycznej w stanie wojennym. No i Breżniew wtedy rządził. Wtedy dopiero zaczęło się źle dziać. Pogłębił się kryzys gospodarczy. W sklepach, słuchajcie, nie było niczego. Po prostu niczego. Ja to pamiętam. Przed sklepami stały kolejki od rana, od 6 rano, na przykład 7, i czekały na to, co przywiozą po południu. Gdy towar pojawiał się w sklepie, znikało wszystko. Myślę, że my przyzwyczailiśmy się trochę już do innego życia i trudno nam to sobie wyobrazić. Zwłaszcza na przykład teraz młodym ludziom. Ale taka była prawda. Moja mama przyjeżdżała z nami do szkoły z autobusem, szła pod sklep na przykład mięsny, słuchajcie, czekała pod tym sklepem do godziny 14. My kończyliśmy lekcję i szliśmy do tego sklepu w kolejkę do mamy. Wracaliśmy 17, 18 na pieszo, bo autobusu już nie było i zdobywaliśmy coś na obiad. Takie to były czasy. Wszystkie artykuły żywnościowe było bardzo ciężko kupić. Powstały później kartki żywnościowe. Oprócz cukru sprzedawano na te kartki mięso, wędlinę, masło, ryż, mąkę, papierosy, alkohol i słodycze, a także mydło, proszek do prania, słuchajcie. Były też specjalne kartki na buty i benzynę. Myślę, że mało kto z was słyszał o tym, co wtedy się u nas działo. Ale w Ukrainie będzie to samo u 90-tych rokach, te same te, co wy teraz opowiadacie. No i słuchajcie, takie kartki, które Polacy dostawali, na przykład ktoś, wtedy był przymus pracy. Teraz ludzie proszą o, rejestrują się na przykład do Urzędu Pracy i szukają pracy, prawda? A kiedyś taki Urząd Pracy, który istniał, słuchajcie, to on jechał, to pracownicy chodzili po mieście i patrzyli, jeżeli wypatrzyli kogo, jakiegoś człowieka, który na przykład pił piwo gdzieś tam za kioskiem, to go spisywano dokładnie, dostawał mandat, tak jak od policji, i był przymusowo skazany do jakiejś pracy. A jeżeli się okazywało, że on gdzieś jest zatrudniony, bo taki miał obowiązek i w godzinach pracy wyszedł,
to jeszcze mu groziło mu więzienie. Takie kartki, które dostawał właśnie, tak jak na przykład mój tata z zakładu pracy, bo to przede wszystkim były przez zakłady pracy rozprowadzane żywnościowe kartki, nie gwarantowały tego, że my będziemy to jeść. To wcale nie było, że my dostaniemy te zakupy, żeby dać się pieniądze i tak trzeba było za to zapłacić, ale że uda nam się je kupić. Po prostu mogliśmy stać pod sklepem, a towaru dla nas nie starczyło. O, tutaj jest taka kartka, jak to wyglądało. Spójrzcie, mąka kilogram, bo jest 1000 gram. Cukierki 25 deko, 250 gram. Pół kilo cukru. Albo 1,5 kilo cukru. Produkty zbożowe, czyli mąka, kasza, inne. Proszek 200 gram, czyli 20 deko proszku do prania. Tłuszcze jakieś. ATRP i coś tam, to było, można było na różne produkty kawałek wyciąć. Tu z tyłu jeszcze były papierosy i alkohol. Słuchajcie, jedna czekolada przysługiwała na dziecko. Jedna czekolada. I to taka dziesięciodekowa jakaś. Butelka alkoholu, czyli pół litra wódki na dorosłego człowieka. I nie pamiętam, 4 czy 5 paczek, a tu 6 paczek papierosów. To był cały przydział na miesiąc. Proszek do prania, jakiś tłuszcz. Przywożono wory cukru, wory mąki i ważono to w sklepach, w torebki. Podobnie było z mięsem, z wędlinami. Panie Antonie, z kimś pan rozmawia chyba, czy coś słychać? Okej. Okay. Przed sklepami były wielkie kolejki. Ludzie się mało nie pozabijali, nie pobili. Takie same wielkie kolejki były, słuchajcie, wiecie za czym? Za papierem toaletowym. Kiedy urodziło się komuś dziecko, przysługiwała mu specjalna kartka na materiał, z którego szyto pieluszki, jedno, takie pieluchy, tak, dla dzieci. Na 2, 3 kaftaniki, kawałek materiału, jeden kocyk. Pamiętam to, ponieważ nam w 81 kuzynka urodziła dziecko i moja babcia szyła z każdego materiału, jakiekolwiek się dało zdobyć, ubranka dla dziecka. Jeżeli ktoś w tamtych latach wziął ślub i chciał się urządzić, to były takie zapisy kolejkowe w sklepach dla młodych małżeństw, to się nazywało. Ludzie tam stali cały miesiąc, wymieniali się tylko. To było normalne, słuchajcie, że ktoś mówił, że dzisiaj nie przyjdzie do pracy, bo dzisiaj jest jego czas stać w kolejce. To były naprawdę trudne czasy. Ktoś, który szedł przez miasto i przypadkiem zauważył, że jakieś produkty rzucili do sklepu i ma szansę je kupić, kupował to, co było. Nawet jak było mu niepotrzebne, to wtedy wymieniał to na inny produkt z kimś innym, który kupił co innego. Tak wtedy żyli Polacy. Można było po prostu całe dnie po pracy spędzać tylko w kolejce. No i właśnie w nocy z 12 na 13 grudnia wprowadzono stan wojenny. Jak to wyglądało? Wyłączono wszystkie telefony. Pamiętajmy, że wtedy były tylko telefony stacjonarne. Telewizja wtedy był jeden, dwa kanały, dwójka to rzadko kto miał. Wyłączono telewizję, wyłączono radio. Zatrzymano na ulicach i domach wszystkich działaczy Solidarności. A na ulicę wyjechały czołgi i pancerne samochody, tak jak w czasie wojny. Większość Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziała się 13 grudnia w niedzielny poranek, bo to było z soboty na niedzielę. Pierwszy program telewizyjny
który wyemitowano, był i jedyny, jaki był dostępny, to było przemówienie. Tam w tych materiałach, które Państwu wyślę, będziecie mogli sobie po linku wejść i posłuchać, jak pan Jaruzelski ogłasza stan wojenny. To było to jego przemówienie do narodu polskiego. Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. Wolność słowa, czyli tak, nie wolno było nic mówić o polityce, poruszać się, czyli słuchajcie, można było przebywać tylko na terenie miejscowości, w której się mieszkało. Jeżeli ktoś pracował gdzieś dalej, musiał mieć specjalne zezwolenie na wyjazd do pracy. Nie wolno było gromadzić się, to znaczy, że nie wolno było spotykać się w domach, nawet w kilka osób, jeżeli to nie była rodzina. I nietykalności osobistej. Po prostu policja i specjalne oddziały, zaraz o których wam powiem, rozpędzały na ulicy ludzi pałami dosłownie. Bito ich. Powołano wtedy do istnienia, to jest pan Jaruzelski, jak czyta właśnie to wystąpienie o wprowadzeniu stanu wojennego. Słuchajcie, po prostu było tak, że ludzie musieli siedzieć w domach, mogli tylko wyjść do pracy za specjalnym przyzwoleniem, nie dostawali żadnych informacji, za byle co bito. Powołano właśnie to, co zaczęłam mówić, specjalne, tak jakby rezerwowe oddziały Milicji Obywatelskiej. Wtedy nie było policji, tylko była Milicja Obywatelska, w skrócie MO. Te oddziały zapasowe, rezerwowe nazywały się ZOMO. To byli ludzie, którzy chodzili w białych kaskach, mundurach policyjnych i mieli wielkie pały. I tymi pałami i tarczami się osłaniali, a pałami leli ludzi. Dosłownie. Zakazano wtedy działalności wszystkich organizacji społecznych, związków zawodowych. Internowano, czyli aresztowano 5 tysięcy członków Solidarności. Między innymi wtedy był zatrzymany pan Wałęsa, Kaczyński. Oni spędzili ileś miesięcy, a niektórzy po 3 lata w więzieniu. A niektórzy ludzie, którzy byli zatrzymani, zaginęli bez śladu, bezpowrotnie. Związki zawodowe zlikwidowano w każdym zakładzie pracy. Wprowadzono godzinę milicyjną, nie policyjną, tylko milicyjną, bo wtedy była milicja. Czyli po 21 chyba to już było tak, a nie 22. Nie wolno było wychodzić na ulicę z domu. W ogóle. Była cenzura korespondencji, czyli wszystkie listy prywatne były otwierane na poczcie i czytane. Jeżeli zauważono jakieś podejrzane słowo, coś tam dziwnego było napisane, takie listy były przez naczelnika poczty zawożone do partii, do urzędu. Rozmowy telefoniczne trzeba było zamawiać przez pocztę i one były na podsłuchu. Polakom nie wolno było, zabrano paszporty, możliwość wyjazdu za granicę, nie wolno było wyjechać. Dużo Polaków w tych czasach uciekło po prostu z kraju, jakimiś drogami przez tak zwaną zieloną granicę uciekano, zwłaszcza ci działacze. Zostały zamknięte szkoły i uczelnie, słuchajcie. Dzieci nie chodziły wtedy do szkoły. Na krótki czas, na miesiąc czy dwa, wtedy nie chodziliśmy do szkoły. Ci, co byli zwolennikami Solidarności wcześniej, stracili pracę. Nie mieli kartek, czyli nie mieli co jeść, bo tylko ci, co pracowali, dostawali kartki. Byli w bardzo trudnej sytuacji. Na ulicach Warszawy stały właśnie takie opancerzone wozy, czołgi. Pamiętam, że przez moje miasto też jechała kolumna czołgów. Żołnierze często
dostawali jedzenie i dzielili się ze zwykłymi ludźmi, bo wiedzieli, że ich nie dostają, tak jak w czasie wojny. Zanim doszło do wielu, bardzo dużej ilości aresztowań, Solidarność zaczęła strajkować bardziej. Słuchajcie, jak tylko ogłoszono ten stan wojenny, to część tych ludzi zrzeszonych w organizacjach, w Solidarności i związkach zawodowych wyszło na ulicę. I te demonstracje miały bardzo krwawy przebieg, dlatego że te oddziały ZOMO i wojsko miały strzelać do ludzi, miały ich bić. 16 grudnia 1981 roku milicja zaatakowała strajkujących górników. I wtedy padły pierwsze ofiary. Od kul milicjantów zginęło wtedy 9 ludzi, 9 górników. Ta bezwzględność właśnie osób rządzących tych decyzji spowodowała, że strajki wygasły, no bo ludzie nie mieli szans walczyć z ustrojem, prawda, z komuną, z wojskiem. Ale jakie pewne osoby, które nie zostały zatrzymane, które się ukrywały, nadal rozprowadzały jakieś czasopisma, tak zwane podziemne, czyli nielegalne, rozprowadzały ulotki, żeby ludzie się nie poddawali, żeby starali się w jakiś sposób walczyć, przeciwstawiać. Nawoływano do demonstracji antyrządowych. Przed kopalnią Wujek na Śląsku stoi taki krzyż. Jest wysoki jak komin starej kopalni. On upamiętnia tych poległych górników. Dosyć często właśnie, jak się o tym mówi, to mówi się o strajku w kopalni, która nazywała się Wujek. O dziwo, słuchajcie, wiecie, że Polska jest krajem katolickim i 90% naszych mieszkańców to ludzie wierzący, prawda? Kościół wtedy opowiedział się przeciwko komunizmowi. Dlaczego? Dlatego, że za komunizmu Kościół był bardzo ograniczony. Prawa naszych duchownych, księży nie były takie duże jak teraz. Nie mieli oni wpływu na ludzi dużego. Oni też chcieli mieć jakiś udział u władzy. W kościołach zaczęły być organizowane msze w intencjach za ojczyznę. Na mszach wolno, to msze to było jedyne miejsce w kościele, w którym w tych czasach wolno było się gromadzić, w innych nie. A w kościołach mogli się spotykać właśnie ludzie. Więc to kościół zaczął pomagać, słuchajcie. W 1983 roku odbyła się druga pielgrzymka polskiego papieża Jana Pawła II. On też wspierał Polaków w walce o wolność z komunizmem. Dlatego Watykan sprzeciwiał się jego przyjazdowi do ojczyzny w tamtych latach. W wielu miastach europejskich, takich jak Paryż, Londyn, Sztokholm, organizowano manifestacje, które były dla poparcia Polski walczącej. Prowadzono też zbiórki żywności, leków w całej Europie, żeby pomóc Polsce przezwyciężyć kryzys. Tak naprawdę to teraźniejsze pokolenia bardzo mało o tym wiedzą. Wielka Brytania i USA wprowadziły sankcje wymierzone w nasz kraj, czyli ograniczyły naszym władzom możliwość na przykład wywożenia pewnych produktów. To nie odbijało się na ludziach, ponieważ nasze produkty zostawały w kraju. A rząd zmierzał do tego, że część szła do Związku Radzieckiego, część do krajów innych Europy produktów, a Polacy mieli wszystko drogie i niczego w sklepach nie było. W tym czasie, kiedy właśnie trwał stan wojenny, międzynarodowe poparcie, czyli inne kraje, doprowadziły do tego,
że przyznano Wałęsie pokojową Nagrodę Nobla. Ona była odebrana dużo później, słuchajcie, dlatego że nikt nie mógł z kraju wyjeżdżać, wszyscy walczyli i dlatego Wałęsa odebrał tę nagrodę dużo później, ale dostał ją za ten okres, nie kiedy był prezydentem, tylko kiedy walczył przeciwko ustrojowi. Takim głośnym incydentem włączania się księży w te rozruchy i zamieszki było zdarzenie z księdzem Jerzym Popiełuszko. Nie wiem, czy Państwo słyszeli takie nazwisko. Słyszę. Tak, słyszał Pan? Da. Teraz obecnie, tak naprawdę, to księża nie mogą należeć do żadnych organizacji politycznych. Ale wtedy księża zapisywali się przeciwko komunizmowi do Solidarności. Ksiądz Popiełuszko odprawiał w Warszawie mszę za ojczyznę, ukrywał też często tych działaczy, którzy byli ścigani i żeby pokazać ludziom, to takie na pokaz było zrobione, że nasza partia, nasz ustrój jest bardzo mocny, że komunizm jest najważniejszy. On został porwany ze swojego domu przy kościele, został zamordowany przez funkcjonariuszy SB, czyli Służb Bezpieczeństwa Komunistycznych. Tutaj niedaleko mnie znajduje się, bo pod Bydgoszczą znajduje się krzyż w lesie, upamiętniający to miejsce, gdzie go zabito. Także tych działaczy było bardzo dużo. Kiedy skończył się stan wojenny? On był tak jakby zawieszony w 82 roku, a formalnie dekretem zniesiono go w roku 83. W czasie trwania stanu wojennego i po jego zakończeniu władza komunistyczna czuła się praktycznie bezkarna i cały czas walczyła z Solidarnością, czyli z tą opozycją, tak? Doszło do kilku takich incydentów, właśnie jak ksiądz Popiełuszko zginął. Milicjanci pobili też warszawskiego maturzystę Grzegorza Przemyka. On wtedy zmarł od tego pobicia. To był młody chłopak, maturzysta właśnie, który wyszedł też na ulicę i wykrzykiwał tylko hasła solidarnościowe. Za to go zabito tymi pałami na śmierć. Na ulicy po prostu. Stan wojenny nie poprawił sytuacji gospodarczej, która była bardzo zła i nie usunął właśnie tych oznak zapaści, tego, co się działo w kraju. To nic nie poprawiło. W trakcie stanu wojennego internowano, czyli zatrzymano 10 tysięcy, przeszło 10 tysięcy działaczy, a życie straciło 40 działaczy. Do tego właśnie zalicza się między innymi tego księdza Popiełuszko. Tu mamy tego maturzystę, który wtedy zginął. I to by było na tyle prezentacji. Myślę, że udało mi się troszeczkę naświetlić Państwu, jak wyglądał stan wojenny. To praktycznie było tak jak wojna, tylko nie było najeźdźcy z zewnątrz, tylko po prostu z głodu, z przepracowania, z powodu złej sytuacji, ludzie w końcu tak jakby zmądrzeli, prawda, mieli tę świadomość polityczną, wyszli na ulicę. Tylko niestety nie mogli sobie z tym wszystkim poradzić. Dlaczego? Dlatego, że władza komunistyczna była popierana przez drugie władze komunistyczne w takim wielkim kraju jak Związek Radziecki. Dopiero kilka lat później, po różnych przemianach państwowych, po tym, kiedy troszeczkę sytuacja się poprawiła, pan Wałęsa został prezydentem. To był
Znaczy doprowadzono przynajmniej po tym do tych wolnych wyborów, o którym Państwu mówiłam, że to były pierwsze równe, wolne, tak, i tajne wybory. Każdy człowiek mógł zagłosować, nikt nie widział na kogo. Wcześniej każdy wiedział, kto za kim się opowiada, i przez to były prześladowania różnych ludzi. Dlaczego Wałęsa był trochę nieodpowiednim człowiekiem na stanowisku prezydenta? Wałęsa miał skończoną tylko szkołę zawodową, był zwykłym elektrykiem, no i popełniał troszeczkę takie śmieszne wręcz błędy, kiedy spotykał się na takich spotkaniach z innymi głowami różnych krajów, no to oni też rozmawiali na różne, prawda, tematy prywatne. No i ośmieszano go, dlatego że on nie był wykształcony. I na przykład, kiedy zapytano go o hobby, nie wiem, czy Państwo słyszeli, jak zapytano prezydenta Wałęsę o hobby, czym się interesuje, co on odpowiedział? Słyszeli Państwo ten żart? Nie. Bo to wszędzie jest zapisane. No wtedy nasz Wałęsa bardzo grzecznie zapytał, a co to takiego jest hobby? I odpowiedziano mu, no to, co pan lubi, tak? A on mówi, lubię zupę pomidorową mojej Danki. Czyli na takim spotkaniu międzynarodowym powiedział, że hobby to zupa pomidorowa. Panią Danutę Wałęsę też różne inne osoby, które umiały się ubrać, zachować, próbowały troszeczkę, no, i do fryzjera zaprowadzić, żeby miała prezencję, prawda, jak wyjeżdżała. Oni mieli kilkoro dzieci, to była rodzina wielodzietna Wałęsów. Podstawowe wykształcenie, no i pan miał tutaj zawodowe, ten elektryka. Także no, nie bardzo nadawał się na kogoś, kto miał rządzić krajem, bo on nie miał rozeznania w ogóle, co się robi na takim stanowisku. Ani w wielu dziedzinach się nie orientował, nawet nie umiał skorzystać z pomocy tych ludzi, którzy mieli mu doradzać, prawda? Bo to trzeba mieć jakieś wykształcenie. Kolejni nasi prezydenci byli ludźmi troszeczkę bardziej wykształconymi, ale myślę, że Wałęsa i tak stanął na wysokości tego zadania, prawda? No bo nie każdy człowiek, taki, który nie ma wykształcenia, zabrany ze swojego stanowiska pracy, bo on był spawaczem, czyli sfarszczykiem, tak? Spawał statki. Taki zabrany ze swojej zwykłej fabryki jest gotowy stać się głową państwa. Ale takie mieliśmy czasy. Ta sytuacja poprawiała się naprawdę długo. Słuchajcie, teraz, kiedy mamy wszystko w sklepach, nie jesteśmy w stanie po prostu wrócić nawet myślami do tego, jak to było kiedyś. No i nie, a młodzi ludzie to sobie tego nie wyobrażają. Co ja pamiętam? Pomarańcze raz w roku na święta Bożego Narodzenia, że jako to 11-12-letnie dziecko po raz pierwszy widziałam arbuza czy banana. Kiedyś nie było tak, że człowiek wyszedł do sklepu i kupił to, co chciał, prawda? Gotowano takie zwykłe jedzenie, szyto ubrania. Kobiety starały sobie radzić się jeszcze lepiej. Robiły na drutach, przerabiały inne ubrania. Naprawdę była wtedy wielka bieda. A ludzi, którzy nie zapisali się do PZPR, czyli do tej partii komunistycznej, prześladowano. Nie dawano im dodatkowych pieniędzy, urlopów. Wtedy mieszkania były przyznawane przez zakłady pracy, więc na przykład kazano mieszkać rodzinie wielodzietnej w jednym maleńkim pokoju, gdzie nie było gdzie gotować, nie było gdzie się umyć. To partia o wszystkim decydowała. Wystarczyło, że ktoś poszedł do siedziby partii i powiedział: mój sąsiad, który nie należy do partii, robi to,
czyta takie niewłaściwe gazety, słucha radia Wolna Europa, bo wtedy ludzie po cichu słuchali wiadomości ze świata. I słuchajcie, człowiek był aresztowany, czasami siedział w więzieniu kilka miesięcy, czasami 2-3 lata. Także, jak to mówią, wtedy można było iść do więzienia za niewinność, tak? Bo sąsiadowi się nie podobaliśmy. Jeden człowiek na drugiego krzywo patrzył, ale były też i właśnie takie dobre sytuacje, kiedy ludzie kupowali to, co dostali, więc wymieniali się towarami bez pieniędzy, zamieniali się na różne rzeczy. Czy my teraz potrafimy sobie wyobrazić, że na półkach nic nie ma, nie ma papieru toaletowego, nie ma wędlin, nie ma mięsa, nie ma cukru? Potrafilibyście cofnąć się do takich czasów? To się chyba w głowie nie mieści. Ja pamiętam te czasy, kiedy to będzie w Ukrainie te same, co mówi teraz pani, ale to będzie nie w 80-tych, a u 90-tych, kiedy ser można było kupić jeden raz na miesiąc po talonach. No właśnie, te kartki. Teraz dzieciaki uczą się tylko w szkole, na przykład polskie dzieci, w 5. czy 6. klasie, pokazuje im się kartki na jedzenie, no ale one sobie tego nie wyobrażają, bo wtedy to było kilka sklepów w mieście, prawda? Nie było marketów i one sobie nie potrafią wyobrazić tej sytuacji, która wtedy była, jak to wyglądało. Gdy pani pokazała nam te kartki, widziałam, że tam 6 paczek papierosów, a ja nie Tak, mam tak. jakiegoś To owocu, takie, warzyw tam to żadnego. była, a takie kartki, słuchajcie, były dwie, na dwie dorosłe osoby, na matkę i ojca. Mój tata przynosił dwie takie kartki na siebie i na swoją żonę, czyli moją mamę. I ponieważ mieli dwójkę dzieci, to tam było dodatkowo dwie czekolady na miesiąc. Kobieta, która była w ciąży w tamtych latach, dostawała czekoladę. Też było na kartce. O dziwo, wiecie, że w tamtych latach alkoholu nie brakowało. Nie Co brakowało. można robić w tamtych czasach? Tylko No, pić czarny handel, jak to się mówi, i tak. Nie, żonglować. no ja wiem, ale chodzi mi o to, że innych produktów tak, no bo to może teraz nam się wydaje śmieszne, że nie mieliśmy papieru, z którym się pójdzie do toalety, tak? A nie jedzenia tylko, no. Ale wtedy tak było, no. Kiedy moja mama... Z tym, że na przykład, słuchajcie, w sklepach odzieżowych, jak nie było ubrań czy butów, jak przywieźli dostawę, ludzie brali to, co było. I rozmiary, jak produkcja była, jak pisało, że to jest taki rozmiar, to w całym kraju ten rozmiar był taki sam. A teraz, jak kupujecie na przykład buty, i pisze na nim 38 czy 40, to też nie wiecie, czy włożycie, prawda? Bo każda firma ma swój rozmiar, jak to się mówi. Ja chyba sama mam w szafie jedne buty 37, jedne nawet 40 i jednakowe duże są, tak? A Tak. wtedy na przykład ten rozmiar 38, czyli tak zwana damska czwórka, to był najpopularniejszy rozmiar buta. I ja pamiętam, że chodziłam wtedy jeszcze taka panienka, no 11-12 lat, siostra była 4 lata młodsza i moja mama, jak kupowała te buty w 81 i 2 roku, słuchajcie, to ja w tych butach, które mama kupiła, w 89, jak zdałam maturę, to jeszcze te buty zabrałam, jak jechałam do pierwszej pracy. Poza tym, słuchajcie, to były jeszcze czasy takie, że jak ktoś skończył jakąś uczelnię czy jakąś szkołę zawodową, to dostawał przymusowy nakaz pracy. To nie było tak, że wybierałeś sobie pracę, miejsce pracy. Szłeś na przykład do takiego urzędu ze świadectwem ukończenia szkoły, tak? Na przykład nauczyciele. I mieszkałeś na przykład koło Warszawy.
Więc masz tu rodzinę, tak? Chciałbyś gdzieś pracować w pobliżu, to normalne. A dostawałeś nakaz pracy gdzieś na wybrzeżu albo pod rosyjską granicą, czy w górach, w małej wiosce. I taki nauczyciel z jedną walizką jechał, mieszkał kątem u jakiegoś chłopa na wsi, biednego. W pokoju chodziły kury. Nauczyciel w jednym kącie spał, rodzina wreszcie, bo tak go czasami zakwaterowywano. Tak to wyglądało. Był nakaz pracy, dostawałeś i musiałeś jechać 300 kilometrów dalej do pracy. I nikogo to nie interesowało. Czasami było tak, że małżeństwo zawarte, młodzi ludzie wzięli ślub i jedno z nich pracowało w Szczecinie, a drugie gdzieś w Katowicach. I załatwiali sobie zamiany pracy, chodzili po urzędach, prosili, płakali. I czasami 2, 3 lata czekali, żeby móc ze sobą zamieszkać, stworzyć normalną rodzinę. Że no to było obojętne, czy jest on małżeństwami, czy... Tak, po prostu mieliśmy pracować, wykonywać pewne, tak, produkcje jakieś tam. Myślę, że to była ciekawa lekcja, co? Bardzo. Tak. Ja Dziękuję. Ciekawa. sama czytając materiał do tej dzisiejszej lekcji, który ja dostałam dla was, bo on był bardzo malutki, skromny, powiem, szukałam różnych informacji i porównywałam to z faktami, które ja pamiętam, no bo takie 11-12-letnie dziecko to już coś pamiętało. Coś z tamtych czasów. Przede wszystkim właśnie utkwiły mi w pamięci te kolejki, słuchajcie, do tych sklepów, że dzieciak szedł do rodziców w kolejkę. A śmieszne sytuacje, słuchajcie, w kolejce pierwszeństwo miały osoby. Kobiety w ciąży, na przykład. Jacyś przedstawiciele partii i tam kto, i ludzie z małymi dziećmi. Więc czasami w kolejce na przykład po produkty znajdowało się 20 razy to samo dziecko na ręku u różnych ludzi, albo kobieta, którą jak przycisnęli, jak otworzyli sklep, to jej wyleciała spod sukienki poduszka. To też się zdarzało, pamiętam takie sytuacje. Okej. W kościele już dzwonili 5 minut temu, więc myślę, że czas zakończyć to nasze spotkanie i miło było. Miła. Do Dobrze. zobaczenia Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Do widzenia. Miła.